I dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w trakcie misji. I tak, co myśmy tutaj mieli robić? Minął dzionek, odkąd nie grałem. Dobra, zrobimy to tak. Wszyscy mają swoją turę, wszyscy mają swoją turę. Może tak, ty podejdź tutaj. O, są ufoki. Dobrze. To zajmijmy się nimi. 60-61. No, od razu ładuj. Do widzenia, ładnie poszło. I po krzyku. O, a ty masz strzelbę, to nie jeszcze. Podejdź obok. Zobacz, jak u ciebie z celnością teraz. 75%, go. I po krzyku, dobra. Aż mi fiknął. Sprintuj tutaj. Czy mogłem użyć strzelania w biegu? Okej, jest ci. Co tu w ogóle jest? Jakieś. Dobra, no to skoro tutaj jest, to lecimy dalej. Strzelam, że skoro dwa były z lewej strony, to z prawej strony, jeśli jest symetrycznie, też mogą być jakieś dwa. No jeszcze słychać jakichś tutaj przeciwników. Podejdźmy. Wyskautujmy. Nie. Nikogo nie ma. To może tak, podejdźmy dalej. I są. Okej, chryzalidy. Skoro to są chryzalidy. Jak idealnie trójka stoi. Ciekawe, co przechowują w tych zbiornikach. No, wydaje mi się, że jakieś z ludzi szcząteczki. Pokażmy, co tu jeszcze mogę zrobić. Podejść tu. Może tak, ty najpierw co nie możesz się ruszyć. Do kogo możesz strzelić? Tylko do jednego. No to ładuj. 4 punkty. Odłamkowy jednak. Rzućmy. Chociaż rakietka może też byłaby git. Zobaczymy, ile to zada. Jednego już nie ma. Dobra. Teraz ty. 97. Tego dalszego. Ładuj. I leży kolejny. I teraz ty. 91. Go. Nieźle. Ja jeszcze gdzieś tu coś łazi. Pani Muraj, dobiegnij tutaj. Może wyskautujesz coś z prawej strony, wtedy reszta ma ruch, więc jest ok. I o, sądy dwie. No dobra. Sądy, sądy, sądy. Teraz tak. To jest strzelba, 7% to nie. Podejdź, czy z tego miejsca jesteś w stanie trafić w nich? Jedną widzisz, 46%, ale go, o, mogłem użyć, nie, dobra. No właśnie, ale celownik jest zrobiony. Przechodzę na pozycję. Teraz ty. Ej, też nie masz. Dobra, podejdź tak, żebyś był tyłem do tych sąd, żeby nic innego nie striggerować. 53, 50, 55, go w 55. Dobra, ty zróbmy nawarcie, może zauważysz, jak zacznie lecieć. Wycofała się. Okej. No to ciekawe. 62, go. Chyba czas będzie przeładować trochę bronię, więc przejdziemy teraz kawałek tylko. Przeładujmy broń. Przejdź też. Później podejdziemy za zasłonę i też przeładujemy. Także kilka tur tutaj posiedzimy. Wyruszam. Dobra, ciśniemy. No coś tam jeszcze słychać, nie? Tak jest. Mogę sypać dalej. Ruszam. Podejdź ty. I teraz ty. Za kolejną zasłonę i też przeładuj. Prujemy. Dobrze. Potwierdzam pozycję. Wyruszam. Może nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To nie był dobry pomysł. Bo inni nie mają już tur. To źle zrobiłem akurat. Ej, dwóch widzisz? Nie, brak celów. Dobra. No to warte. Oni teraz będą co? Podchodzić pewnie. Nie.
Coś tam jest. No, wiemy co tam. O, jest jednak. Tu strzelba, więc kapitan Taylor nie trafiła. Udło. Jestem pod ostrzałem. Ale w tamtą trafiła. Okej, teraz ty. I obawiam się, że to może trafić. Zatrucie, okej. Zatrucie. Już tam idę. Mamy dwóch. 52, 50. Go tu. Niedobrze. Cholera pudło. 56. Rozkazy przyjęte. 56, tylko jednego widzisz, dobra. Czyli to, co my musimy zrobić, to spróbować tamtego uchwycić. Zaraz tam będę. Nie da rady, to warta. Ty, chyba strzelanie w biegu. Już ja ich dopadnę. Ale to zaraz, najpierw tak, ty możesz tylko jednego, no to ładuj. Dobrze. Cel zdjęty, teraz tak, ty strzelanie w biegu to podbiegasz tu, tylko nie będziesz w zasłonie, więc mam nadzieję, że to nie problem. O Jezu, źle. Bardzo źle, bardzo źle. Dobra, ona i tak będzie leczona, ale to są już 4 punkty, nie? Ona ma zatrucie, czyli 5. Dobrze, dobrze, dobrze. To teraz tak. Smaż się w piekle. Smaż się w piekle. Teraz tak. Rozkaz, pędzę. Rozkaz, pędzę. Pytanie, czy na okręgu... A czekaj, bo ty możesz Taylor się ruszyć. To zrób tak dwa kroki tu. Teraz ty. No. Co jest? Podejdź. Użyj wyleczenie rany. Do wesela się zagoi. No i trucizna wyleczona, dobrze. Chyba tędy będę szedł. Tu już raczej... O, tu coś jeszcze... Nie, nie ma. To mam drzwi tylko. Okej, okay. Da się ominąć truciznę. Już biegnę. Do drzwi. Okej. Dobra, fajnie, że pafują tak, żeby rzeczywiście pomijać te rzeczy. Lecisz tutaj. Dobra. Aj, tu jest dziura w ogóle. Zauważyłem, że wywaliłem dziurę w ścianie. No ja nie wiem, czy jestem zasłonięty, czy mnie teraz czasem ktoś nie zauważy. Oj, to jest coś dużego. Jakieś mutony tam siedzą. Z pewnością. Dobra, będę drzwi otwierał, to może stań tu. Żeby widzieć, co tam jest. Ty, jak i tak jeszcze jedną turę czekamy, to przeładuj broń. Ty stań tu i przeładuj broń. Świeże pestki z magazynku. A, też mogłem przeładować w sumie. No, zobaczymy, co tam będzie. Teraz tak, ty. Otwórz to, Taylor. Kontakt. Kryzalidy. Ale są trzy. I są bardzo... Nie, dwa. Szybkostrzelność 100%. Dobra, lecimy. O, raz wystarczyło. Ładnie. Smaż się w piekle. Ty dobiegnij sobie sprintem. I sobie w nekście przeładujemy akurat. Dobra. Ciekawie to wygląda bardzo. Śmigam. Śmigam. Dobra, dobra. Teraz tak. Przeładowuję broń.
Już tam jestem. Tu zrobię podobnie. Dwie osoby tu, a dwie tu. W razie jakby coś mi tu wybiegło, to ich przywitamy. Jedziemy. Dobra, otwieramy drzwi. Oho, słychać coś. Co tu tak hałasuje? To brzmi jak te... Czekajcie. Dobra, ryzykuję. Sprintuję do środka. Nie ma nic. No teraz ty sprintuj z tej strony. Mam dwóch strzelających jak coś. Ci są za osłoną. Dobra. Pani Murray, pani doktor. Zaraz tam będę. Świeże peski w magazynku. Ty tutaj, ty będziesz na warcie jeden. Co my tutaj mamy? Jakieś centrum dowodzenia chyba. Chociaż to są komputery? To są chyba komputery. Jakieś interfejsy na pewno. Teraz tak. Jest... Światełeczka. I mamy tutaj... Górą czy dołem? Chyba górą pójdziemy, co? Ja tu ciągle coś słyszę. O, tutaj masz połowiczą osłonę, bo z lewej strony też coś może być. Ej, nic nie widać. Aha, bo tu jest... O, tu jest balkonik dobry. Szkoda, że nie mam tego snajpera, czyli... Ta ekipa pójdzie dołem. Dobra, ta ekipa pójdzie dołem. Czyli dwie górą, myślę, dwie dołem, ale z lewej strony. Żeby w razie czego ci z góry osłaniali. Chyba to będzie najlepsze. I sprint tu. Na wyznaczoną pozycję. Chociaż LKM na górze też nie byłoby najgorzej. Już się za to biorę. Wejdźmy tu, za pełną osłonę. Coś tam się świeci. Czyli już końcówka chyba tego miejsca będzie. Okej. Okay. Chyba nie jesteśmy tu sami. No chyba nie. Potwierdzam. Strzelać! Wow. Oj. Dzień dobry. Czekajcie, czekajcie, to teraz z góry mogę ładnie go wystrzelać. Stąd będę go widział? Stąd zaraz chyba. Na miejscu. Pokaż, widzisz, widzisz? Kurde, musimy nie... zachować ostrożność. Nie zapominajmy, co się stało podczas naszego ostatniego spotkania. To jest ten z pierwszej misji. To jest ten, co był na pierwszej misji treningowej. Tak jest. A ty będziesz go widzieć? Nie. Strzelanie w biegu mogę zrobić? Dawaj, 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 dawaj. Tylko nie wiem, czy on nie ma jakieś obstawy. Teraz się przekonamy. Szybko strzelność teraz. 40%. A zwykły strzał? 55, go. 5 obrażeń tylko, mało. Nie wiem, co on jeszcze potrafi. Kurczę, myślałem, że szybko strzelnością będę mógł strzelić dwa strzały. Poszedł dymny. A ty? Tu. Sprint tutaj. Cofajmy się. Miejmy nadzieję, że go nie zabiłem właśnie. Aj, szkoda, że nie mam tego łuku. Bym go złapał. Czy się miotacza łukowego. Przejmuję kontrolę. Kontrola umysłu, tak. Ale to dobra, to jest dobre. Bo on nie będzie miał od razu tury. Więc... Ruszam. Podejdźmy tu i załatwmy tego. Kurde nie, specjalista się odpalił. Okej, pudło. Pudło, zapomniałem, że mam specjalistę od broni bezpośredniej. 4-8, zostawię go, bo może będę używał granatu. Natomiast... Czy tu jest sprint? Nie, tu jest niebieskie, dobra. No to dawaj tu. Dawaj, 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 dawaj. I strzelaj. 100%? Nie. 80. Ale 100% nakryta. Jest, pokonany.
fog zneutralizowany. Okej, okay. Mamy swoich ludzi. Już wyruszam. Jeszcze tu ktoś jest. No to biegniemy. Chyba, że muszę podejść do tego czegoś. Tak, jeszcze gdzieś słychać ludzi. Czy ludzi? Potwory. Już się za to biorę. Kosmitów. Widzę gnoju. O! Okej, okay, tu są. Jak lecą śmiesznie. Dobrze. Zaraz tam schowam się. To jest pełna osłona. Ty, natomiast Cheng. Jestem w drodze. Warta. Ciekawe, czy to już będzie koniec ci dwaj, czy jeszcze kogoś mamy Warta. Już idę. Tu nie ma zasłony? Dziwne. Warta. Chociaż to jest strzelba, więc ta Warta nie do końca coś da. Co to za dźwięk? Nie przyszli. Nie przyszli. Donna Muraj. Idę. Przechodzę na pozycję. No to mnie nie rozwali, więc mogę coś takiego ewidentnie zrobić. Ciebie do tego artefaktu, chodźmy. Żeby go nie zniszczyć. Dobra, i ty też. Ty całą grupą tam podejść, żeby w jednej turze ich wybić. Chyba, że oni krążą gdzieś po obiekcie. Mam nadzieję, że nie. Gotowy do drogi. Są. Dwaj obok siebie. 56, 56. Dobra, zostawię na koniec, bo może rakietkę zrobię. Okay. Najpierw ci, co są dalej, niech strzelają. 67, 67. Go tego. Aż mi fiknął. Tak jest, dowódco. Trafisz stąd za 17%? Nie. Magazyn pusty, to nie mam czym strzelać. Co za gówno? Okej. Okay. Trafione. Chyba w końcu uda nam się przechylić szale na naszą korzyść. Przejęliśmy ich urządzenie, więc obcym zaczynają kończyć się tajemnice. Świetnie. Urządzenie, czyli ten artefakt przejęliśmy jednak. O, proszę, jakie brawka. Guma na drodze, a dzieciaki na tylnym siedzeniu. Odbiór. Przyjąłem Voodoo 3-1, do zobaczenia w środku. Centrala, do zobaczenia. Bez odbioru. Znowu grałem głośniej. Coś się stało? Nie wydaje ci się, że jeszcze za wcześnie na świętowanie zwycięstwa? Właśnie unieszkodliwiliśmy ich centralę dowodzenia. Nie mamy żadnych alarmów w całym systemie. Jak również załatwiliśmy ich przywódcę. Według mnie to zwycięstwo. No nie wiem, nie wiem. Też nie podzielam entuzjazmu. Okej, wraca ekipa. Fajnie mam obsadzoną już całą tą. Cały glob. Jest i artefakt. Dowódco? Cieszę się, że nie tylko ja rozumiem, że ta wojna jeszcze się nie skończyła. Istnienie tego artefaktu, który według nas jest jakimś urządzeniem komunikacyjnym, zmusza do zadania pytania. Skoro dowódca sektoidów był przywódcą obcych, to z kim albo z czym się porozumiewał? Wydaje mi się, że jest to ta sama istota, którą spotkaliśmy podczas pierwszego kontaktu z obcymi. Zauważyliśmy, że potrafi wykorzystywać swój umysł jako broń. Gdybyśmy przebadali tkankę mózgową tego okazu, może moglibyśmy wykorzystać tę zdolność do naszych celów. To może mieć ogromne znaczenie dla naszej misji. No dobrze. No ewidentnie to nie jest jeszcze koniec. Wynajdź łączność hiperfalową. Okej, okay. Wola przetrwania. Jeśli znajdziesz się za osłoną, przeciwnik cię nie oskrzydlił. Wszystkie obrażenia zostają zmniejszone o 2, ładnie. Głęboka kieszeń, wszystkie przedmioty z limitem stanowią twoje wyposażenie. Zyskują jedno użycie, czyli co, więcej apteczek i więcej granatów dymnych.
i major daje premię do kondycji, do zdrowia. Im pierwszy pancerz, tym lepsze premie. No to trzeba będzie zrobić lepszy pancerz, na pewno jej. Na całym świecie panika zmniejszyła się o 2. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Co my teraz robimy? Laboratorium? Trudno mi zrozumieć, dlaczego ten rozwinięty gatunek wykazuje tak niewiele szacunku dla życia. Przerasta to nasze wszelkie wyobrażenia. Mają technologię, a jednocześnie cechuje ich bezduszność, w jaką trudno uwierzyć. Mamy jeszcze kilku żołnierzy, trzeba... Zachowania ich do takiego zachowania. Dobrze, pokażcie mi, jak to wyglądało w nie hangarze, tylko dział techniczny, buduj instalację. Kop. Winda wejdzie za jakiś czas. Mamy odlewnię, więc do odlewni przydałby się tutaj może warsztat. Z drugiej strony tu generator zasilania. Generator termiczny, ale termiczny musi być wybudowany na szybach parowych, czyli tutaj, gdzie jest para. Okej, okay. Na razie sobie poczekamy. Skanujemy, winda będzie za 2 dni. Wykryliśmy nowy kontakt. O wiele większy niż wszystko, z czym zetknęliśmy się do tej pory. Jeżeli chcemy zaatakować ten okręt, zalecam wysłanie najlepiej wyposażonych myśliwców. Jest problem, bo ja nie mam jakichś wyposażonych myśliwców. Ale, czekajcie. Dział techniczny. Produkuj przedmioty. Działku Phoenix. Może zadawać celom olbrzymie uszkodzenia, ale ma krótki dystans. Dobra. I to, i to, i to. Dobra. Mamy to. Czy ja mogę zrobić kolejne satelity? Nie. Nasze łącza satelitarne są obecnie w pełni wykorzystane. Powinniśmy jak najszybciej zbudować... UFO. Kruk. Myślimy kruka i teraz odpalmy mu te moduły. Dodatkowe. Czyli najpierw test z dużymi uszkodzeniami. Oj, to jest dokładnie nade mną. Ścigamy cel. Celuj. System wspomagania celowania włączony. No jeszcze jeden strzał. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze traf. Kurczę, UFO uciekło. UFO uciekło. Czy ja mogę coś tu jeszcze dosłać? To musi być dział techniczny. Produkuj przedmioty. Nie, nie, to hangar, hangar, hangar. Zobacz listę statków. Nad Europę zamów interceptor. Ojejku, to jest problem. Bo ja mam tylko jeden. Dobra, zamówmy drugie. Niech będą 2. W Europie chociażby. Ale 3 dni, to ja to ucieknie za 3 dni. Wybierz nową budowę. Nie, na razie nie. Moc w miarę jest, nie mam kredytów, ale kredyty możemy zdobyć. Laboratorium genetyczne, mógłbym zrobić. $50 trzeba. Ale tak, tu są przekaźniki. Tu są generatory zasilania. Zaraz się postawi kolejny, to jest odlewnia. Więc tu dopiero bym zrobił laboratorium i ten, czyli jeden dzień trzeba poczekać, chwilę. Wybierz nową budowę teraz. Najpierw tak, hangar, nie, po szary rynek. Muszę coś posprzedawać, stopy metali obcych. Musimy trochę, do 400 zjedźmy z tym. Mhm. Trzech udzielca, tak, do pełnych lecimy. Dobra, sprzedaj. 350 mamy, dobra. Teraz tak, produkuj, buduj instalację. Winda jeszcze jeden, jeszcze chwilę. Dosłownie chwilę. Teraz wybierz nową budowę, instalację. Kopać trzeba najpierw, kurczę, zapomniałem. No nie, winda, bo mi mocy będzie pobierać. Czyli tak, do odlewni mógłbym postawić, generator zasilania mogę już zrobić. Ja mam już te generatory. Warsztat, laboratorium, laboratorium. Ja chcę zrobić laboratorium cybernetyczne, nie, genetyczne, bo to mi da modyfikacji genetycznych żołnierzy oraz działa jako laboratorium. Czyli musiałbym tu zrobić tutaj, żeby to było z laboratoriami połączone. Czyli 5 dni i tak trzeba poczekać, no dobra. Wybierz nowe badania. Ciężki laser, działko kinetyczne, działko laserowe i laser shiv. I ciężki laser, czekajcie, to jest sekcja zwód sektoidów, zróbmy. To wyjątkowo groźny gatunek, dowódco. Jego postura nie jest imponująca, ale obcy przejawiają zdolności psioniczne na niespotykanym do tej pory poziomie.
Trzeba go pochwycić. Spróbujemy go w jakiejś misji pochwycić. Tylko czy kiedy ja go znajdę jeszcze, nie? To też jest to pytanie. Pytanie, czy jeszcze jest moje, czy nie ma już tego UFO. Ono uciekło. Mamy... O, uprowadzenie ludności. Odbieramy liczne prośby o pomoc. Dobrze, dobrze, dobrze. Zostały naniesione na hologlobus. Czyli porywają, widzicie, a oni myśleli, że już jest koniec. To, co chcę, to jest ciężki laser. Zróbmy dwa ciężkie lasery. Miotacz łukowy mam, pancerz chitynowy, lekki pancerz... Okej, okay, zobaczmy. Scope mam. Dobrze. Teraz. Uprowadzenie przez obcych. Nowy rekrut, kapitan snajper. Idziemy. Tylko tak. Ja muszę teraz zrobić coś takiego, udostępnić przedmioty. Vexatus Trix jest na tajnej operacji. Wy jesteście ranni, dwóch żołnierzy wsparcia mam rannych. Chcę nowych ludzi. Nowych ludzi. To będzie Mustafa Nabil. Dawaj Mustafa. Do tego pójdzie mi grenadier, bo chcę sprawdzić nową broń. Do tego jeden szturmowiec, niech będzie Abigail Taylor. I mam jakąś jednostkę wsparcia? Nie. Szagdom, jako drugi grenadier. Dwóch grenadierów? Jeden żółtoniów? Dobra, zróbmy w ten sposób. Teraz tak, edytuj, wyposażenie, pancerz skorupkowy, karabin laserowy. Granat odłamkowy, tak. Teraz tak, Taylor, pancerz skorupkowy, strzelba laserowa, karabin laserowy tym razem. Pistolet i kamizelka chityna, plus 12 HP daje, pancerz chitynowy, a kamizelka plus 10, nie, to plus 12. Bierzemy chitynę. Tak, nowy ciężki laser, wyrzuty rakiet bez zmian i tutaj dwa granaty. I szagdom również robimy tak, tak i... Wiecie co? Wezmę miotacz łukowy, tylko ja nie wiem, czy nim podejdę do kogokolwiek, ale zobaczymy. Dowódco, straciliśmy myśliwiec. Nie mamy z nim kontaktu. No to wiem, który myśliwiec straciliśmy, tylko czemu dopiero teraz o tym mówisz? A czekaj, straciliśmy myśliwiec. Okej, to coś innego się Australia stało. Australia przesłała kilka próśb o pomoc. To miejsce naszego następnego zrzutu. Wciąż odbieramy komunikaty o działaniach obcych w centrum jednego z dużych miast. Dobra, no jakoś te komunikaty z opóźnieniem przyszły chyba. Muszę zneutralizować obcych i znaleźć Melt. Melt się przyda do tych genetycznych. Wielkie Niebo. Zespół uderzeniowy właśnie ląduje. Czekamy na rozkazy. Przyjęliśmy Wielkie Niebo. Czy co? Słyszymy was znakomicie. Uderzeniowy 1 ma zielone światło na desant. Wysłanie Chang'a na górę będzie bardzo dobre. Jestem w drodze. Co cię mam? Jest Meldzik. Dobra, to cała ekipa będzie szła w tym kierunku. Czyli ty zrób strzelanie w biegu na razie. Już się za to biorę. Kontakt. I jest. Mutonik. Zielony muton. Ze strzelbą chyba. Strzelba plazmowa. Problem, jeżeli miałbym stracić meld przez to. Dobra, nie chciałbym stracić meldu. Ty możesz podejść tutaj i strzelać, a ty... Podejdź tu. Widzisz, Mustafa, to ładuj. W kogo możesz? Tylko w tego, no to ładuj. Trafił. I to ładnie. Spoko. Szagdom, spoko. 27, 27, mało. 30, 30. Aha. Tak jest. Podejdź tu po prostu. 15. Nie. To walni tego, co masz szansę, że zabijesz, jak trafisz. Pudło, ale dzięki temu ten już nie ma zasłony. Już mamy 67. No to jednego rozwalimy. Ładnie. No szagną ładnie. Szagdon się spisał. Ten ucieka. Będzie strzelał? Nie, uciekł jeszcze dalej.
Dobrze, to teraz zabezpieczę sobie... O! Wezwał pomoc. I to są te, co znikają. Problem, jeżeli on leci na górę. Więc nie wiem, czy zaraz... Czy zobaczymy. 88, ładuj do niego. Akurat kryt za 9. Kryt za 9, dobrze. Już tam idę. Robi się gorąco. O! A, nie znik... Teraz zniknęły. A jednak. Myślałem, że one... Już znikły. Rozkaz. Warta. To na razie się wstrzymam i poczekam po prostu. Wejdę tu w wartę i jak one się pojawią przy którymś, to powinniśmy dać radę. A nie, myślałem, że to... O! Na górze, niestety. Mhm. Ja się obawiałem. Tu jest jeszcze ekipa. Jednego mniej. Tamten uciekł. Jeszcze idą. Aha, szak dom. Ale nabijesz jak... Dobra, na górę wlazły. Kurczę. Dobra, czy ja mogę zastrzelić to, to tutaj? 77, go! No nie... Pudło, pudło! Traf ty. I po krzyku. Granat! Łap granacik. Czy to zrobiło dziurę w podłodze? Nie. Podejść tutaj. Teraz to zgarniemy. I bo tu jeszcze jeden duszący się pojawi. Warta. I tu jeszcze jest trochę tych przeciwników. Czy on strzela? Dla... Uuu, 5. Dużo, dużo trafił. Muszę uważać na to. Bo on mi może rozwalić, tego bym nie... Nie. A dobra, to ma dużo HP. Myślałem, że ona ma mniej HP. Jestem w drodze. Muszę pamiętać, że jeszcze jeden duszący będzie. Kolejny meld. I kolejni ludzie. Go. Niestety pudło. Co za gówno! Co za gówno. Już ja ich dopadnę. Strzelanie w biegu. To jest. To jest. Jeżeli ktoś ma wartę, to ją rozbijemy. Nie? Okej, Taylor nie ma tego. To tamci mieli. Ale teraz wejdzie... Nie, strzał reakcji myślałem, że wejdzie. 76, 76, 85, dobra, wiem w co strzelę, ale z tym masz 100% w tego, a w tego masz 88%. Już się zadowiorę. Dobra. Pokaż mi tu. 66. Go. To będzie dobre, bo to się odbije. Nie mam już czym walczyć. Odstrzelony. Błagam cię, to jakiegoś jeszcze jednego wykryłem. Jeszcze jakiś jeden jest wykryty. To problem, bo tam jest jeszcze jeden ufok, a ja sobie zniszczyłem osłonę. Chodź. Dobra, żyjemy. Żyjemy. To jest jeszcze zatrucie, nie? Dobra, teraz tak. Musisz broń przeładować, to na razie nie. 60%. Stań tu. 81, 60, 81.
Uciekł? 55, 1. Poszedł odłamkowy! Problemu meldu nie zdobędę. Chociaż... A może zdobędę? Jak brak dostępnych celów, naprawdę? Już jesteś, truciźnie. O, to dwa razy da się. Załap. Kurczę. Szkoda. O, czekaj, jeszcze raz możesz. Dowódco, operacja zakończyła się powodzeniem. 2 na 2. Okej. Okay. Miałem tam jeszcze jednego, ale nim chciałem iść po meld, gdyby jeszcze to nie był koniec. Trochę speedrun, ale... ale udało się. Mhm. Rakieta. Nie, no, kolejny grenadier w teamie. I ty też, kapral. Rój pocisków czy celem... Rój pocisków. Mhm. I medal honoru rady. Meld. Kapitan David King. Pamiętaj, będziemy... Pokażcie mi, kapitan David King. No i moi drodzy, jest i snajper. Strzał w głowę i teraz tak, szybki strzał. Usuwa ograniczenie karabinu snajperskiego do strzelania i przechodzenia w tryb warty po wykonaniu ruchu. Oddane strzały mają karę 10 do celności. Nie. Widok drużynowy, to jest fajny skill. Czyli ja nie muszę widzieć postaci, żeby do niej strzelać. Ważne, że wyspotuje sojusznik i wtedy on może strzelić. To jest super. Celność do i obrony przeciwko wrogom albo pistoletem plus 2 obrażeń. To jest fajne, jeżeli chciałbym mieć... To jest dobre, jeżeli chciałbym mieć... robić te misje takie, wiecie... scoutingowe i wysyłać. A tu daje 10 celności obrony przeciwko wrogom znajdującym się niżem. Nie, nie. Rewolwerowiec jest dobry, bo ja nie zawsze będę go dawał na górę. Skaner. Można go użyć... Dodatkowe źródło obrazu. Zróbmy skaner. Kat. Przeciwko celom mającym mniej zdrowia, tak. Likwiduje karę do celności i strzał w reakcji. Likwiduje karę do celności strzałów reakcji i pozwala im zadawać krytyczne. Nie, kat wolę mieć. Dobrze, moi drodzy. I zaczynamy. Smoka nazwisko popierdoliło. Witamy wspierającego. Moi drodzy, Smoku to jest bardzo dobra mordeczka. Był parę razy u mnie, wspólnie nagrywaliśmy kilka serii. Także Smoku, czekam aż znowu odwiedzisz Wrocław, zapraszam cię. I dostaniesz ode mnie postać. Może damy tak tu. Będzie pasowało do snajpera. No i teraz tak, jaki kolor dla Smoka? Smoku zawsze w purpurze chciał, nie? No to robimy taki kolor. Kurczę, tylko nie pasuje za bardzo mi do snajpera. Może jest jakiś inna purpura, inny kolor purpurowy. Smoku był zawsze odziany w purpurę. Dobra, jest ta. I damy ci czapeczkę jakąś. Czapa z dachem? Dawaj czapę z dachem. Nie, nie czapę z dachem. Czekajcie. Cofnę. Kolor włosów. Nie kolor włosów, tylko włosy hełm. O, coś takiego. Proszę, witamy Smoka. I pseudonim Wampir. No jak to pasuje? Jak to pasuje? Smoku, Wampir z naszej krypty, więc idealnie. Dobra, czyli mamy już tego... Tajna operacja za jeden dzień, czyli za jeden dzień idziemy. Myśli drużynę ewakuacyjną, musimy. Agenta. Tajny agent przygotował urządzenie szyfrujące. Chroni materiały, likwidując siłę Exalt w strefie desantu. Doskonale. Czekamy na postępy waszych prac. Dobrze, trzeba się pozbyć Exalt. No to tak, tam będziemy, tam Vexatus czeka. Na tę misję weźmiemy... Smoka. Smoku poprowadzi tę misję. Oprócz tego potrzebuje jeszcze chyba szturmowca albo grenadiera. Weźmiemy grenadiera i wezmę dwie nowe jednostki. Kadianur i weźmiemy jeszcze Shagdoma, żeby podbić poziom. Czy Sarander? Nie, jeszcze weźmiemy Fiona Wallace. Albo jeszcze kogoś nowego. Axel Schmidt. Axel Schmidt. Totalnie nową ekipę wysyłamy. Smoku dostajesz to. Oprócz tego Smoku weźmiesz jeszcze Scope'a. Karabin snajperski. Czy ja mam laserowe karabiny? Na pewno mam. Produkty, przedmioty. Snajperka laserowa. Jest. Bierzemy to.
Bierzemy to. Zdobycie tajnych danych, wyślij drużynę ewakuacyjną. Rozpocznij misję. Jesteśmy pewni, że zajmiesz się tą sprawą dyskretnie. Dobrze. Szagdom. Pancerz skorupkowy, to jest, się zgadza. Żółtodziobów dwóch mamy, bierzemy tak. Pancerz skorupkowy, karabin laserowy i pancerz chitynowy, żeby więcej rzeczywiście przetrzymać. Tutaj natomiast pancerz skorupkowy, karabin i też chitina. Chitina, nie mam już tej chityny. No tu chyba z odłamkiem pójdziesz jednak. Czy kamizelkę z nanowłókien? Nie, odłamkowy. Dobra, moi drodzy, ale to było na tyle w tym odcinku. Dzięki wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć.